Nie byłem tajnym współpracownikiem SB, jeżeli pod tym określeniem rozumie się podpisanie zobowiązania do współpracy, przyjęcie pseudonimu oraz chęć szkodzenia innym, mówi B. Prezes NFOŚiG w Kazimierz Kujda w rozmowie z tygodnikiem Sieci. W najnowszym numerze Sieci, który ukaże się w poniedziałek, Kujda podkreśla, że cała prawda o jego kontaktach ze służbą bezpieczeństwa jest taka, dochodziło do nich tylko przy odbieraniu i oddawaniu paszportu. Takie kontakty mieli chyba wszyscy, którzy w czasach PRL wyjeżdżali do krajów Europy Zachodniej. Zakończyłem je w maju 1983 roku, reszta to zmyślenia i dopiski SBK, mówi. Nie wymieniłem żadnych nazwisk, żadnych konkretów. Nie byłem tajnym współpracownikiem SB, jeżeli pod tym określeniem rozumie się podpisanie zobowiązania do współpracy, przyjęcie pseudonimu oraz chęć szkodzenia innym. W mojej teczce, która znajduje się w zasobach archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej, nie ma deklaracji takiej współpracy, gdyż zwyczajnie nigdy jej nie podpisałem, stwierdza Kujda. Zaprzecza również, jakoby miał uczestniczyć w zadaniach wywiadowczych w Wiedniu. To bzdury, nie miałem żadnych zadań. Pracowałem tam na budowie bloku mieszkalnego jako monter sieci elektrycznej, relacjonuje B. Prezes NFOŚiG podkreśla także, iż nie opisywał działań kolegów i znajomych. W Austrii zastał mnie stan wojenny. Szliśmy z kolegami w marszu protestacyjnym przeciwko polityce władz PRL i zastanawialiśmy się, co dalej, opowiada Kujda. Co było w aktach, które analizował Onet? Oświadczenie Kujdy o nawiązaniu dialogu z SB jest w aktach. SBC dopisali do niego jasno, że to zobowiązanie do przystąpienia do współpracy z SB. W trakcie rozmowy pozyskaniowej kandydat sporządził ręcznie oświadczenie, w którym zobowiązał się do współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa, potwierdzając to swoim podpisem, napisał oficer prowadzący z SB Tadeusz Wielgórski. Do kontaktów z bezpieką Kujda wybrał pseudonim Ryszard, rozumiejąc potrzebę konspiracji własnej osoby. Raport z werbunku zawiera też sposób telefonicznego wywoływania spotkania z Ryszardem, dzwoni brat Zbyszek. W dniu. Będę w Warszawie, gdyby Kazik mógł przyjść pod hotel Forum o godzinie, to się zobaczymy. Już na spotkaniu werbunkowym Ryszard dostał pierwsze zadanie, uzyskanie adresów osób poznanych na zachodzie od kolegi, z którym zazwyczaj wyjeżdżał. Tajny współpracownik przyjął do realizacji zadanie, podsumowali SBC. Tymczasem, jak czytamy w tygodniku, Kujda opowiada, że wrócił do Polski i kolejne spotkanie ze SBC-iem miał w 1983 roku. Nie wymieniłem żadnych nazwisk, żadnych konkretów. To był mój ostatni tekst, który dostała w swoje ręce SB. Miałem już wtedy pewność, że tych kontaktów, bez względu na cenę, nie będę dalej utrzymywać, mówi Kujda. Sieci podają, że Kujda zaprzecza też, jakoby współpracował ze służbami po 1989 r. I nie wie, dlaczego jego teczka znalazła się w zbiorze zastrzeżonym. Jarosław Kaczyński, nie wiedziałem o współpracy Kujdy z SB. Na początku lutego pojawiły się doniesienia medialne dotyczące współpracy Kujdy z aparatem bezpieczeństwa PRL. Rzeczpospolita podała, że Kujda widnieje w jawnym już inwentarzu IPN jako tajny współpracownik o pseudonimie Ryszard,
który współpracę miał rozpocząć w 1979. W Siedlcach zgadza się jego data urodzenia. Według RZ, w 2002 roku teczka Kazimierza Kujdy trafiła do zbioru zastrzeżonego IPN. W ubiegłym tygodniu minister środowiska Henryk Kowalczyk poinformował, że przyjął dymisję Kujdy. W wywiadzie dla PAP prezes PiS Jarosław Kaczyński podkreślił, że nie usprawiedliwia w żadnym wypadku współpracy Kazimierza Kujdy ze służbami PRL, a informacja o tej współpracy spadła na niego jak grom z jasnego nieba. Kazimierz Kujda kierował Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej od 2015 r. Wcześniej pełnił funkcję prezesa NFOŚiG także w latach 2000 do 2002 oraz 2006 do 2008. W przeszłości Kujda był m.in. prezesem związanej ze środowiskiem PiS spółki Srebrna. Jego nazwisko pojawiło się w publikacji Gazety Wyborczej. Gazeta opublikowała stenogram nagrania rozmowy z lipca 2018 r. Między innymi prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z austriackim przedsiębiorcą Geraldem Birkfellnerem, którego firmy miały przygotować inwestycje budowy w Warszawie dwóch wieżowców dla spółki Srebrna.